chcę zbudować największy kartonowy dom świata. Mogę powiedzieć, że żartujesz? Haha, nigdy nie zdobędziesz mojego zamku, kryperze. Przepraszam, czy mogę dostać chociaż poduszkę? Dobra, pora wreszcie odmalować tą ścianę. Galety! Pana, co ty robisz? Odrabiam zadanie domowe, dzięki! No nie, znowu będę musiała odłożyć malowanie na później. O, skończone. Cześć, babcia! Masz może jakieś gazety? Chyba tak, sprawdź na dole. Dzięki! Ciekawe, jak długo tu siedziała. Dzięki, dziadek! Ale ja jeszcze nie skończyłem! Aż, co za wstrętne maszysko! Dzięki, babcia! Od miesiąca ci prosiłam, żebyś odmalował tamtą ścianę i teraz znowu będzie niepomalowana. Ojejku, pomaluję ją, jak tylko złożę tą szufladę. Już to widzę, składasz ją od kilku godzin. No bo ta instrukcja jest strasznie skomplikowana. Moja instrukcja, teraz to już w ogóle tego nie złożę. Oj, tam poradzisz sobie, a masz jeszcze jakieś niepotrzebne kartki? Tylko te dwa mandaty. Mogą być. Sara, czekaj, po co ci te wszystkie kartki? Zbieram makulaturę do szkoły. Klasa, która zbierze najwięcej, pojedzie na tydzień w góry. Ja ci pomogę. Masz to i jeszcze to. To. O, nie, bez żartów, schowaj te książki z powrotem do plecaka. Dobra. Zaraz, zaraz. Powiedziałaś, że jak wygracie, to przez tydzień nie będę musiał cię zawozić do szkoły? Aha. Spokojna głowa. Tatulek zadba o to, żebyście wygrali. Tatulek? Już się boję. Tato, przeprowadzamy się gdzieś? Nie no, załatwiam ci makulaturę. Możesz się już pakować na wycieczkę. Ale moja szkoła nie przyjmuje kartonów, tylko kartki. No co ty, za moich czasów przyjmowali? To musiało być dawno temu. To co my z nimi wszystkimi zrobimy? Nie mogę już ich oddać. W takim razie pora na nowy challenge. 24 godziny w kartonie. Zostawcie trylion łapek w górę i zaczynamy. Mam pomysł, połączymy je w jeden wielki. Aha! Patrzcie, wygląda jak robot. Sorry, Wiktor, ale te kartony też będę musiała wykorzystać. Chcę zbudować największy kartonowy dom świata. Hejo, zamkniecie mnie? Rany, Julek, co wy tu tworzycie? Przygotowuję się do challenge'u. Niech zgadnę, chcę spędzić cały dzień w kartonie? To nie będzie zwykły karton, to będzie kartonowe królestwo. W sumie to bardziej kreatywne niż siedzenie w komputerze. Dobra, ja lecę na zakupy, a wy pilnujcie taty, żeby nie zrobił sobie krzywdy nożyczkami. Już nie przesadzaj, żonka. Au. Tu będę miała łóżeczko. Sara, a mogę też u ciebie zamieszkać? No dobra. Tu będzie moja miejscowa. Zgodniałem od tego budowania. Skoczę zjeść coś na mieście, zanim żonka wróci z obiadem. Jadę z tobą! Okej, przyniosę sobie kilka drobiazgów i zaczynamy ten challenge. Jest 11 rano, więc muszę przetrwać w kartonie do jutra 11 rano. Ale mi się tu podoba, tylko przydałoby się więcej kolorów. O, to będzie mój game room. Chcielibyście mieć taką sypialnię? Napiszcie w społeczności. Podoba wam się? Wciśnijcie łapki w górę. To chyba będzie jeden z najprzyjemniejszych challenge'y. Mam tu wszystko, czego mi trzeba. A wy jakie teraz czytacie lektury?
No mówię ci, mam wrażenie, że ta nauczycielka się na mnie uwzięła. Ostatnio mi daje same szóstki. Ośla, nie rozumiesz, że ogry są jak cebula, a mamy warstwy. Ja wolę kremówki. Ach, zgłodniałam. No tak, wiedziałam, że czegoś nie spakowałam. Tato, kiedy wrócisz? Umieram z głodu. Ja też. Razem z Wiktorem zamówiliśmy dodatkową pizzę. Wrócimy później. No niech to. Zaraz, przecież kuchnia jest tuż obok. Jak się tam dostać nie wychodząc z kartonu? Już wiem! Patrzcie na to. No co, przecież dalej jestem w kartonie, więc nie oszukuję. Przećwiczyłam to już na ręczniku plażowym. Widzicie? Nie było tak trudno. O nie! Zapomniałam, że tata wszystko wyjadł i mama pojechała na zakupy. Będę musiała coś zamówić na mieście. Halo, dzień dobry. Chciałabym zamówić pizzę. Jakiś czas później. Co to? O, pizza! Muszę szybko otworzyć. Okej, trzymajcie za mnie kciuki. Okej, to chyba nie był najlepszy pomysł. Nie róbcie tego w domu. Michał? Hej, przywiozę ci pizzę. Ale jak? A wiesz, dorabiam sobie w pizzerii po szkole. Uff, spadłeś mi z nieba. Pomożesz mi się dostać na górę? Szeroka pizza, moja ulubiona. Wiesz, zawsze chciałam zbudować sobie coś takiego. No, ja też. Zostanę w kartonie do jutra do 11. Jak to do jutra? Nie będziesz oglądała zaćmienia słońca? To dzisiaj? No, dziś o 15. O nie, i to ma się akurat zdarzyć dzisiaj, kiedy robię sobie challenge? Nie możesz tego przegapić. To się zdarza raz na kilka lat. No właśnie wiem, specjalnie na tą okazję w Meksyku kupiłam sobie obsydian do obserwacji słońca. Hejka, przywiozłem ci pizzę. Dzięki, ale już się najadłam. A ja z chęcią zjem jeszcze kawałek. Smacznego, pa! Do jutra. Hej, jestem. Pochowacie zakupy do lodówki? Ja muszę siedzieć w kartonie. No tak, jak zwykle padło na mnie. Fajnie, że wreszcie już wszyscy jesteście. Przez pół dnia siedziałam tu sama. Jeszcze trochę sama posiedzisz. Zaraz tatą lecimy do notariusza. Do notariusza? Nie mówiłaś jej? Odziedziczyliśmy wielki spadek po trzeciklarze z Londynu. Mam tu wszystkie potrzebne dokumenty. Gdzie jest moja biała teczka z dokumentami, która tu była? Mówisz o stercie starych papierów, które leżały na wyspie? Tak, dokładnie o tej. Zaniosłam ją rano do szkoły na zbiórkę makulatury. Chcemy być eko, dbamy o środowisko. Błagam, powiedz, że żartujesz. Już wszystko było zaplanowane. Zabukowałem już nawet bilety do Londynu, to miała być niespodzianka. Tak bardzo chciałam ci pokazać ten piękny dworek. A nie macie gdzieś kopii tych dokumentów? Nie, to był jedyny egzemplarz testamentu. Co my teraz zrobimy? Chyba mam pomysł, ale to nie będzie łatwe. Dawaj! Okej, który to pokój? 220 na drugim piętrze. Dobra, idę. Trzymaj za mnie kciuki. Tylko bądź ostrożny, tato. Obyś tylko nie trafił na woźnego. Pan Hendryk ma czarny pas w karate. Spokojnie, kotku, rozmawiasz z mistrzem. Nie masz pojęcia, ile razy włamywałem się do budynku w grach komputerowych. Boję się, że to nie to samo. W grach to jest łatwiejsze. Auć, to musiało boleć. Nic mi nie jest, kochanie. Halo, i co, udało się? Nie bardzo. Ech, coś czułam, że to nie wypali. Możesz po mnie przyjechać? A gdzie tata? Aktualnie w radiowozie, w drodze na komisariat. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Będzie wyjaśniał sprawy włamania do szkoły. Zaraz po ciebie przyjadę. Czy to zaćmienie słońca?
Dobrze, że mam przy sobie obsydian z Meksyku. Ale ekstra. Szkoda, że tata tego nie widzi. Co to było? Wiktor, znowu mnie wystraszyłeś. Córki, nie umiałem się powstrzymać. Wiesz co, właściwie to świetnie to wymyśliłeś. Czemu ja na to nie wpadłam? Zaraz sobie zrobię minecraftowego skina. O, to powinno się nadać. A wy w jakie gry gracie najczęściej? Napiszcie w społeczności. Już dawno temu mogłam sobie zrobić taki challenge. Haha, nigdy nie zdobędziesz mojego zamku, kryparze! Nic z tego, usunę cię z mojego serwera! O, zniknął jak w prawdziwej grze! No tak, nie masz przy sobie laptopa, to zrobiłaś sobie grę komputerem w prawdziwym życiu. No co, trzeba sobie jakoś radzić. Ciekawe, jak sobie poradzisz z kąpielą w kartonie. O tym nie pomyślałam. I found that photo in the sofa. Może to nie była tradycyjna kąpiel, ale jestem czysta. Pora kłaść się spać. Ach, ciekawie jak tacie mija noc w komisariacie. Dobranoc! Przepraszam, czy mogę dostać chociaż poduszkę? Saruś, wstawaj! Już jest 10:30, musimy jechać po tatę. Ale ja nie mogę, muszę tu zostać do 11, czyli jeszcze pół godziny. Nie, nie, jesteś jedynym świadkiem, musisz potwierdzić zeznania taty. Jak nie odbierzemy taty do 11, to zamkną komisariat na weekend i będzie musiał tam siedzieć do poniedziałku. Nie, no nie mogę przerwać challenge'u. A, w sumie weekend bez elektroniki dobrze mu zrobi. Nie, no to by było zbyt okrutne. Dobra mamo, biorę moje pudełeczko i lecimy. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapki w górę i napiszcie, jaki byście chcieli kolejny challenge. Chodź mamo, zanieś mnie tylko do auta. To pa! Żonka! Zejdź, mam swój domek! Co? Przepraszam, czy mogę już wrócić do domu?